Radio Kraków. Tak, znaczy ta otwartość może być też, może się wydawać kontrowersyjna, ale ja myślę, że dużo biedy bierze się naprawdę z tego, że my próbujemy te wszystkie nasze trudniejsze kawałki, różne nasze cierpienia chować i ukrywać, tak jakby one miały być powodem do wstydu. A próbujemy udawać przed sobą, przed światem kogoś takiego, nie wiem, hej do przodu, no nie wiem w ogóle. Myślę, że dużo jest z tego nieszczęścia. Takie maski zakładamy, nie? Wszystko jest w porządku. Co to znaczy w ogóle? Znaczy ja myślę, że wszystko jest w porządku, nawet jak jest trudno, nie? Bo to jest jakaś droga. Jest taki rysunek kiedyś na fejsie, widziałam chyba, nie wiem skąd, był rzucony. Takie dwa obrazeczki, jeden człowiek na rowerze i to jest droga, jaką my sobie wyobrażamy przez życie i taka prosta, nie? I na końcu taka chorągieweczka myta. I drugi obrazeczek, tak jak to widzi Bóg, drogę naszego życia. I są górki, dołki, jakiś deszczyk, jakieś jezioro, jakiś kajak, jakieś, nie wiem, coś trudnego, jakaś przeszkoda do pokonania. To nawet w taki no, mocno uproszczony sposób, jak na to spojrzeć, no to które życie bym wybrała? Takie, że robię krok za krokiem, tup, tup i patrzę w tą chorągiewkę mety, no co to za fan w ogóle? Nie wiem, wszyscy lubimy przygodowe książki, nie? Ale te przygody, no to jest jakiś tygrys, co się czai, jakieś niebezpieczeństwo. Jakieś niebezpieczeństwo, które no, trzeba pokonać i sytuacja, która tak naprawdę nie wiadomo, jak się zakończy. Więc ja myślę, że w taki sposób możemy na nasze życia popatrzeć i wtedy naprawdę zmienia się perspektywa. Robi się inaczej. Jasiek, ty lubisz to podejście mamy? Takie właśnie? Też przesiąknąłeś tym? Na pewno bardzo nim przesiąknąłem. To są takie rzeczy, które ja właściwie teraz zaczynam doceniać, kiedy na różnych spotkaniach, które prowadzimy, zdarza nam się czasami takie spotkania motywacyjne prowadzić razem. Rzadko, ale to też jest ciekawe. Ale ogółem spotkań motywacyjnych mam dosyć sporo. Kiedy ludzie pytają, skąd właśnie biorę takie siły, skąd te przekonania, to wtedy sobie tak naprawdę uświadamiam, że to nie są rzeczy dla mnie wyczytane w jakichś książkach, czy wyczytane takie złote myśli, tylko po prostu ja tym nasiąkałem przez całe życie, przez całe dzieciństwo. W różnych trudnych chwilach oczywiście, ale strasznie się cieszę, że w całej tej naszej historii, która no, była trudna nie tylko przez takie spektakularne rzeczy, jak mój wypadek, czy śmierć mojego brata Piotrusia, pożar, ale no, po prostu takie trudności codzienne. Trudności w komunikacji, w relacjach. Właśnie w radzeniu sobie z emocjami. W tym wszystkim to bardzo się cieszę z tego, że główna taka rzecz, tak mi się wydaje, którą wyniosłem z domu od rodziców, to takie przekonanie, że może się walić i palić, może być naprawdę beznadziejnie, ale póki my jesteśmy, póty mamy jakiś wpływ na to życie, że tak naprawdę to z każdej biedy da się wyjść, zawsze można znaleźć coś takiego dobrego i pozytywnego. No, pamiętam, jak kiedyś ja siedziałem jakiś taki, czy obrażony, czy na coś tam zły i mama podeszła. Ja nie miałem w zwyczaju za dużo mówić o swoich emocjach, wręcz raczej wcale. Siedziałem, no, w swoim pokoju w takiej pieczarze, tylko tak wystawiałem łapy. Ja bym chciał, żeby to było takie więzienie, że oni mi przynoszą, podają jedzenie po prostu pod drzwi, a ja tą miskę tak zabieram. I trochę tak rzeczywiście sobie żyłem, jakby przez swój wybór, tak się izolując. I pamiętam, kiedyś byłem taki obrażony i mama podeszła, zapytała, dlaczego siedzę smutny. Ja tak powiedziałem, że no, w ogóle pewnie powiedziałem coś w stylu, no, wal się, nie twoja sprawa. I zapytała mnie, kurczę, a nie widzisz żadnego powodu do radości, przecież tyle jest wokół pozytywnych rzeczy, więc cokolwiek by cię teraz przygniatało, to są rzeczy, o których można pomyśleć, jakoś sobie zająć głowę. I to mi tak właściwie zapadło jakoś w pamięć, że to my decydujemy o tym, jak widzimy nasze życie. No.